Witam Was serdecznie. Na początek kilka ogłoszeń parafialnych. Zapraszam Was na podcast z Januszem z Wielkiej Brytanii. Tam sobie rozmawiamy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jakieś to odkrywcze. Zapraszam Was na Twittera, zapraszam Was na SYP. Proszę Was też o wsparcie SYP-u, jeśli możecie. Wszystkie pieniądze, które wpłacicie, pójdą na rozwój tego portalu. Macie link w opisie do szybkiej płatności. Bezpieczne transakcje, tak samo jak wspieraliście mnie jako tutaj kanał Uszego. A w weekend ekstra materiał troszkę przesunięty, czyli będziemy sobie oglądali 3 filmy z panem Podleckim i tam jego przygody w kosmosie i w ogóle tam z innymi przybyszami, czakrami będziemy sobie omawiać. Więc mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. Przechodzimy do głównego materiału, czyli do pana Niesiołowskiego. Mam wielki dylemat, mówiąc o tym, czego się dopuścił, za kogo uważam pana Niesiołowskiego, ponieważ dożyliśmy takich czasów, gdzie komentowanie oskarżeń polityka, oskarżeń jednej z najważniejszych osób w państwie, gdzie te oskarżenia, można powiedzieć, zostały postawione, są świadkowie, są poszkodowane kobiety, są biznesmeni, którzy korumpowali, jest wiadomość o śledztwie CBA, ale to wszystko może być w tych realiach, które stworzył PO-PiS, no, wzięte za mowę nienawiści, prawda? W końcu panu Niesiołowskiemu może się zrobić przykro. Więc ja zacznę może od deklaracji, że mi pan Stefan imponuje, że zerwanie łóżka na fikołkach to jest coś, prawda? Bycie nazwanym Jurnym Stefanem, tak jak to piszą media mainstreamowe, w wieku 74 lat, to jest coś. To naprawdę wielki szacunek do pana Stefana. Ale o co chodzi? Jeżeli byście nie wiedzieli, jest to taka aferka, która wypłynęła teraz, można powiedzieć, jest to jednym ciągiem popis się, można powiedzieć, na różne kwity licytuje, ponieważ tak tutaj tą aferkę odczytuje. A to dlaczego? A to dlatego, że śledztwo, w którym biznesmeni, którzy korumpowali pana Niesiołowskiego, rozpoczęło się w 2013 roku. Minęły 2 kadencje Platformy Obywatelskiej, czy tam półtora. Minęły 3 lata dobrej zmiany i mamy to akurat kilka dni po tym, jak artykuł o K-Tower, o wieży Kaczyńskich się pojawił. Więc dla mnie to jest niesmaczne. Oczywiście najbardziej niesmaczne z tego wszystkiego jest to, co robił pan Stefan, ale jednak sposób prowadzenia polityki i te po prostu wyciąganie haków po latach, wtedy, kiedy jest to wygodne, uważam za obrzydliwe. I taki styl prowadzenia polityki mnie zniechęca i nigdy nie zagłosuję na partię, która w ten sposób politykę uprawia, ponieważ Niesiołowski, jeżeli jest winny, powinien już siedzieć kilka lat temu. A wyszło teraz, kiedy akurat wyszły taśmy z naczelnikiem, więc jest to naprawdę bardzo haniebne. Sprawa jak na nasze warunki polskie piekiełko jest banalna, czyli biznesmeni korumpowali ważnego polityka w zamian za to, żeby dostać się do spółeczki Skarbu Państwa i tutaj było tak samo. Chodziło o kontrakty w zakładzie chemicznym Police, gdzie, no nie wiadomo, co tam, jakie to koneksje były, bo myślę, że powinno się pociągnąć jednak koneksje pana Niesiołowskiego dalej, prawda? On w końcu w Policach nie pracował. Co to tam za znajomkowie, co to tam za pociotki były i za to, że mogli tam dostarczać węgiel, jeszcze jakiś tam, jakąś inną jeszcze skamielinę, wykopalinę, którą tam po prostu się w Policach przerabiało, no to za to pan Niesiołowski uzyskiwał korzyści. Układ był taki, że biznesmeni płacili panu Niesiołowskiemu zbliżeniowo, po prostu podsyłali mu prostytutki na zbliżenia. I oprócz tego, co jest bardzo dziwne, pan Niesiołowski, oprócz zażądania wykorzystywania kobiet, żądał, żeby przygotowywano mu fasolkę po brytońsku. I to mnie najbardziej z tej całej afery, pomijając oczywiście krzywdę tych kobiet, to mnie najbardziej zdziwiło, z jednej strony rozśmieszyło, ale
kolejnej strony zafrasowało. Jak to jest? Dlaczego te fasolka? Pomyślałem sobie, że fasola to jest jakieś afrodyzjak i przyznam wam się szczerze, że nagotowałem z moją starą cały gar, żeby nie było, tutaj mam michę fasoli i nic z tego nie wyszło. Skuteczność na poziomie placebo, do tego zapierdziałem całą sypialnię, potem mi kobieta wywaliła, musiałem spać na kanapie w salonie, więc to jest coś nie tak. I pomyślałem sobie, mając w pamięci przykład kolegi partyjnego, pana Niesiołowskiego, pana Piesiewicza, gdzie wyciekło jego zdjęcia, gdzie w białej, kwiecistej sukience ubrane, też sobie jakieś orgietki urządzał i no, tam były zdjęcia, jak wciąga, czy nawet filmy, proszek nosem. I potem po wszystkim, po tym śledztwie, gdzie on się przyznał oczywiście, że takie coś było, zresztą macie linki do zdjęcia, tam co prawda tamte zdjęcia to tak pomału już znikają z internetu, ale cały czas są, że możecie to sobie obejrzeć i potem się okazało, że no pan Piesiewicz w ten sposób, wciągając nosem, zażywał lekarstwo. No więc pomyślałem sobie, że może z tą fasolą coś nie tak, że może ja mam zamiast je jeść, to mam połykać jakieś piksy, czy może gdzieś mam żonie może to wsadzić dopiero. Więc jestem ciekawy, czy wy może macie takie podobne doświadczenia z fasolą i żebyście się podzielili w komentarzu, jak tą fasolę się aplikuje, no żeby był efekt Stefana, żebym chociaż raz teraz na starość zarwał łóżko i żebyśmy się z żoną z tego bardzo cieszyli. Podsumowując tutaj ten wątek, bo tak jak mówię, uważam to za taką po prostu rybę dla pelikanów, na takie po prostu odwrócenie uwagi, gdzie pan Niesiołowski nie pójdzie siedzieć. Tak jak nie poszedł siedzieć żaden inny działacz PO za czasów dobrej zmiany, tak nie pójdzie Niesiołowski siedzieć. Tak, to jest takie po prostu teraz na odczep się, tak, łap sobie kijek i my tam sobie po ten kijek biegniemy i wiecie, potem wrócimy tutaj, w ogóle nie będziemy wiedzieli, po co my tam przybiegliśmy, nie? Więc dlatego tutaj jakoś tym się nie podniecam. To może złe określenie. Co było bardzo, bardzo niesmaczne. Tam paninki, tak? Tutaj biedne uciemiężone kobiety temu Niesiołowskiemu przyprowadzano, ale w zeznaniach też jest taki motyw, że jakiś szef po prostu restauracji, gdzie sobie Niesiołowski wpierdzielał fasolę, to chciał chyba na panienkę zaoszczędzić i kazał jednej z pracownic oddać się Niesiołowskiemu i on z tego skorzystał. On sobie wybrał pracownicę, więc jest to bulwersujące. Tym bardziej, że Niesiołowski kilka tygodni temu był twarzą kampanii Ratujmy Kobiety. No jak? Taki predator seksualny. I on miał czelność tą kartkę mieć tam z Elizą Michalik i Ratujmy Kobiety? Ale skoro już rozmawiamy o panu Niesiołowskim, to nie jest najgorsze to, że on robi jakieś wały, że on wykorzystywał kobiety. To jest oczywiście straszne i podłe. Tylko jest straszne to, że tego typu indywiduum jest ważną osobą w polskiej polityce, która, można powiedzieć, przewija się przez trzecią RP, z której jest robiony bohater. A musicie wiedzieć, że pan Niesiołowski jest po prostu esbeckim konfidentem, esbeckim kapusiem i nie jest to żadna mowa nienawiści. To jest pseudonim Leopold. Macie tutaj link do wywiadu z jego ówczesną narzeczoną, z panią Avis. Ja zapomniałem, Avis to jest tylko drugi człon nazwiska. Ona teraz siedzi w Wielkiej Brytanii. Była w latach 60. narzeczoną Niesiołowskiego. Niesiołowski, to jest długi wywiad, to jest 20 parę minut, no i to powiedzmy, nie wiem, w pierwszej połowie, jakoś tam po 5 minucie, około 10, musicie to sobie przeklikać, ten wywiad, a ja polecam oczywiście obejrzeć od początku do końca. I tam ona się wypowiada, że no w każdym razie Niesiołowskiego złapali, tak? On generalnie sprół się prawie od razu i ja oczywiście nie mam żalu, tak, że ktoś na przesłuchaniu do Ubecji no się sprół, prawda? No nikt się nie możemy tak tutaj tych ludzi oceniać. Tylko dlaczego robi się z niego bohatera? Dlaczego on ma czelność przyjmować tą pozę bohatera? Sorry, złamałem się. Zakapowałem moich kolegów, zakapowałem moją narzeczoną.
Pani Avis mówi, że kiedy z akt, potem czytając po latach akta, Niesiołowski z jednej strony zakapował. Zakapował ją za czyn, na który mogła iść, za który mogła iść na 13 lat do więzienia. A w tym samym czasie ta kobieta sobie przypomniała, że on oświadczył jej się, że oświadczał jej się, żeby spędzili razem resztę życia, jednocześnie donosząc na nią do obecności. No przecież, tak jak mówię, nie będę tego komentował, ale na miłość boską, dlaczego robimy z niego bohatera? Ale to jest nie wszystko. Jest jeszcze coś bardzo niepokojącego. Otóż w obecnych realiach można nazwać pana Niesiołowskiego po prostu bandytą. Takim pospolitym bandytą, który napada na kobietę z dzieckiem. Na przykład, na takiego. Nie jest to mowa nienawiści, żeby nie było. Tylko, żebym wam pokazał to źródło, to musicie mi dać tutaj z 2-3 minutki cały kontekst nakreślić. Tak to już tutaj niestety jest. Niesiołowski rzeczywiście, zanim został złapany, prowadził pod koniec lat 60. No, jakoś tam powiedzmy walczył z komuną. Rzeczywiście walczył z komuną. Tam takie, wiecie, niszczenie mienia, pomników tam Lenina na przykład, co dziwne teraz nie przeszkadza mu Marx, prawda, tutaj w stosunku do Marksa jakichś problemów nie ma, do Lenina miał, ale pomijamy. Jakiś robi na przykład śmierdzące bomby, że do Peweksu wrzucali. Dobra, to było mienie państwowe, oni z tym walczyli jak najbardziej. Tyle, że w tych sobie głowach wydedukowali, że będą robili taką działalność operacyjną, że będą wydawali gazetkę. Nie mieli pieniędzy i doszli do wniosku, że będą obrabowywać ludzi i no te pieniądze to nie idzie dla nich, tak? Tylko będą sobie no ten cały sprzęt, jakieś tam powielarki i tam inne rzeczy, photoshopy, będą tam po prostu za to sobie kupować. I została opisana jedna akcja, gdzie Niesiołowski, Czuma, który również był na tej akcji, potem za Platformy Obywatelskiej został ministrem sprawiedliwości. Gościu, który napadł na kobietę z dzieckiem za Platformy, został ministrem sprawiedliwości. I teraz słuchajcie tego, w 2017 roku Newsweek zrobił Niesiołowskiemu laurkę. To była jakaś po prostu rocznica wyjścia z pierdla. I zrobili piękny taką laurkę, link do tego artykułu macie w opisie. I właśnie tam mówili, tak, o tych tam bombach śmierdzących, o tym pomniku Lenina. Ten pomnik Lenina to ta właśnie pani Avis, jego narzeczona, została w to wkręcona. W sensie ona też na tą akcję szła, tylko on ją po prostu sprzedał. I za to miała właśnie dostać 13 lat. Tak? A teraz w Newsweeku sobie piszą, o jejku, jak to on tam tego Lenina farbą schlastał. I opisali właśnie ten przypadek, napadł na kobietę. Ta kobieta to była kierowniczka poczty. Kierowniczka poczty, z jednej strony funkcjonariuszka publiczna, ale na miłość boską. To była kobieta, to była dyrektorka poczty, która niosła utarg z poczty. Tak to kiedyś było. Moja mama mi opowiadała, że pracowała kiedyś w rzeźni w księgowości i też ją tam potem, jak była nowym pracownikiem, ją wysyłali po prostu z pieniędzmi do PKO, bez żadnej ochrony, bez niczego, tam po prostu szła z pieniędzmi, nikt o tym nie wiedział i młoda dziewczyna drobna po prostu szła z jakąś dużą kasą. Tutaj to była kierowniczka poczty ze swoją córką, z dzieckiem. W trójkę, Niesiołowski, Czuma, zapomniałem tam to nazwisko, jedyne co ktoś teraz mi wyświetla się, że siedzi w USA, będziecie to mieli w artykule, napadli na nią. I chodzi taka plota, że to niby tam po prostu oni w trójkę nam napadli. Ja dotarłem, powiedzmy, to też nie jest 100% źródło, że Czuma z tamtym jednym napadli, a Niesiołowski siedział tam na czatach. Kobieta stawiła opór, zaczęła wzywać pomocy, jej dziecko zaczęło wzywać pomocy. I no uciekli. I potem Niesiołowski wyskoczył tam z tych krzaczorów i mówi, o tam ja pobiegnę za nim i złapię. Taki cwaniak, nie? I to jest to prawda na Salon 24, więc
nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, przestawiłem tą wersję bardziej lightową, prawda, że on tylko był na czatach. I teraz to jest największy myk, bo ja mówię, że to jest laurka, tak? Artykuł w Newsweeku został wypatroszony. Tak widocznie tutaj solenizantowi, panu Niesiołowskiemu to się nie spodobało. Jak wejdziecie na ten artykuł, to będziecie mieli tylko taki wstęp, taki wytłuszczony drukiem i nagle pod sobą z trzy zdjęcia, które normalnie by się ładnie tam w tekście byłyby oplecione tekstem, a tutaj jest tak właśnie bez sensu. Te zdjęcia zostały. No ale zacząłem tutaj szukać tej informacji. Myślałem, że tam może wiecie te Wayback Machine czy coś, nie ma. Ale tak się stało przypadkiem, że MSN, czyli takie wiadomości Microsoftu, które po prostu zasysają całą treść, zasały artykuł z Newsweeka o Stefanie i jest pięknie w pamięci Microsoftu MSN. No, zdaję sobie sprawę, że za chwilkę tam będzie Hallo Bill Gates, wymazujemy to, ale to teraz jest całe i ten artykuł macie podlinkowany na stronach Microsoftu, w sensie tego agregatora treści MSN, gdzie jest opisany jako Newsweek. Są tam te same zdjęcia, wszystko to samo, jest ten sam autor, gdzie po prostu funkcjonariusze Axel Springer no nie pomyśleli o tym, że ktoś ten tekst jeszcze zassał. Więc mamy to wszystko opisane i tam też się gdzieś przyznaje Niesiołowski, no, że był napad na kobietę, że nic jej nie zrobili, że to była taka granica po prostu no, nieprzekraczalna, że nic nie zrobili, no, ale że po prostu napadli. Nie? Że sam Niesiołowski takie coś mówi. Więc to już było rzeczywiście przekroczenie pewnej granicy, bo tak jak mówię, niszczenie mienia reżimowego jak najbardziej, ale tutaj już napad na ludzi. Oni to sobie tłumaczyli tak, co niestety w umysłach komunistów znowu kiełkuje, żeby walczyć między innymi tutaj z skrajną prawicą, z faszystami, no wszystkie środki są dozwolone, tak? To tutaj można powiedzieć, kiedy ci lewicowi celebryci mówiąc o mowie nienawiści tydzień temu, sami kipieli nienawiścią, no to oni się usprawiedliwili, że oni są zburzeni, że to jest wyższy cel. Tak to po prostu jest. W tym artykule Newsweeka było to nazwane ekspropracją. Tak trudny wyraz do zrozumienia i do wymówienia, że musiałem sobie poszukać w Wikipedii. No i powiedzmy, to jest takie zajęcie mienia, tak? Więc on tam po prostu zwykłą bandyterkę nazwano właśnie zaborem mienia w celu wyższym, tak? No bo oni nie kradli tego dla siebie, tylko kradli to po to, żeby potem tam kupić ten cały sprzęcior i wydawać różne gazetki. I teraz pomyślcie sobie, to całe towarzystwo przy takim toku rozumowania, jakie kroki podejmie, żeby walczyć z faszystami, tak? Za 5, za 10 lat, jak to będzie? Na razie już jest problem zdiagnozowany, już wiadomo, kto jest faszystą i teraz co się zrobi, żeby ta historia się nie powtórzyła, prawda? Żeby tych wszystkich faszystów, czy to jest dziecko, nastolatek, mężczyzna, starsza kobieta, jak się pozbyć tego faszyzmu, prawda? Z taką mentalnością. Swoją drogą, tutaj to, co robił pan Niesiołowski, bardzo podobnie, kiedy dochodził do, robił karierę, który jeszcze po prostu nie był u szczytu władzy, Stalin. Stalin za Lenina też właśnie był w takim zbrojnym ramieniu, robi napady na banki, bandyterka, tylko wiecie, nie tam takie, że tam kobietę z dzieckiem gdzieś tam po prostu przy poczcie złapali i uciekli. Na szczęście, tak, na szczęście nic nie zrobili. Tylko no to rzeczywiście było z rozmachem, że tam po prostu ta kasa była kombinowana. Co ciekawe, o Niesiołowskim pisała Anastazja P. Anastazja P. Potocka, no to, bo to w sumie to nazwisko nie jest tajemnicą, nie z tych potockich, nie z tych sławnych podróżników w czasie, całkiem co innego. Zresztą to nazwisko to było tam przybrane, że ona rzeczywiście jakąś tam szlachciankę udawała. Udawała gdzieś tam właśnie rodzinę hrabiego Potockiego. I no ona tam, powiedzmy, to była taka pierwsza afera łóżkowa, gdzie ona tam, powiedzmy, z tymi kilkunastoma czy ilomaś wysokimi aparatczykami PZPR-owskimi i tam AWS-y i tam w ogóle tam po tym okrągłym stole, to potem napisała książkę ze wspomnieniami. To jest początek lat 90. i również znalazł się tam
zapis o Niesiołowskim. Ja teraz tak mówię, to nie jest moje tutaj moja opinia, nikogo nie nękam. Tutaj taka książka wyszła. Ona go tam nazwała, że jest chrząszczem. Chrząszczem, że miał dwa jaskrawe garnitury, chyba zielony i niebieski, i tam w kółko się przebierał. Wiemy na początku lat 90. jakie garnitury były, a te błyszczące, no to rzeczywiście możemy sobie wyobrazić. Określony chrząszcz do osoby, która w takich dwóch garniturach na zmianę chodziła, to, no to bardzo trafne. No tam potem powiedziała, że na przykład z ust no, nie tak pachniało, zapewne fasolą. Mówiła też, że pan Niesiołowski fantazjował, żeby spotkali się w trójkę z panią Potocką i jeszcze z Kwaśniewskim. I oprócz tego, i tutaj na dowód tego, że takie coś jest, macie zdjęcie z tej strony, i powiedziała, że Niesiołowskiemu to po prostu on tak powiedzmy był zafiksowany tutaj na te sprawy i taka każda rozmowa z Niesiołowskim to się tak kończyła. Ja mówię jeszcze raz, tak? Żadnej mowy nienawiści. Rozmawiamy o ważnym polityku, którego historia była utajniona, przekłamana. Teraz wyszło, że szkodził bezbronnym ludziom, że naraził na straty dużą firmę państwową. I no po prostu rozmawiamy sobie o nim, tak? Drogi mój kochany adminie YouTube'a, tak? Jest coś takiego jak gruba skóra polityki. Jeżeli polityk czuje się dotknięty, myślę, że zdrowiej by było, gdyby po prostu z polityki odszedł, ewentualnie w ogóle taki człowiek by do polityki nie wszedł, ponieważ no polityka jest to brudna gra, tak? I mamy tutaj doskonały przykład właśnie na takiego gracza, który no, po tych kilku dekadach rzeczywiście z takiego chłopaka ideowego, który no, coś tam próbował walczyć z komuną, no wyszło tak jak inaczej, prawda? Szkoda tych biednych kobiet, które obsługiwały go no, w restauracji. No i kobiet, które się tym zajmowały, no bo wiemy, że no, tutaj to chodzi o pieniądze, to chodzi o łatwe życie. Ale no też się te biedne kobiety ciężko naharują, nie? I na obecną chwilę to jest wszystko. Mam nadzieję, że z jednej strony było śmiesznie, z drugiej strony było ponuro, a też dowiedzieliście się jakichś tam kilku rzeczy o naszym czołowym polityku. Zapraszam Was na SYP TV, gdzie no, tutaj rozmawiam czy z Antonim Konopką, link, czy z Januszem z Wielkiej Brytanii. Zapraszam Was też na Twittera, a także no, proszę Was o wsparcie. Tak, proszę Was o wsparcie do SYP-u. Wszystko, co wpłacicie na ten link przez szybkie płatności, pójdzie na rozwój, na otrzymanie tutaj tego malutkiego portaliku z filmami. Miłego dnia, miłego wieczoru. Pozdrawiam Was serdecznie.